Kilka dni temu w zakładce społeczności na YouTubie założyłem ankietę, w której zapytałem się, czy według Was Nvidia celowo obniża wydajność starych kart graficznych kolejnymi wersjami sterowników. Jej wyniki były szokujące. Prawie połowa respondentów odpowiedziała, że ma to miejsce. Tylko co ósmy ankietowany się temu sprzeciwił, przy czym duża część z Was nie zajęła jasnego stanowiska w tej sprawie. Przed docelowym testem sterowników z użyciem GTX 1080 wypadałoby, abym przedstawił zarys problematyki i powiedział, dlaczego temat ten wraca jak bumerang za każdym razem, kiedy Nvidia wypuści nową serię kart graficznych. No właśnie, dlaczego? Dokładnie 4 tygodnie temu kanał Testing Games z liczbą 100 tysięcy subskrybentów opublikował materiał o nazwie Nvidia Slows Performance i New Drivers. Do przeprowadzenia tego testu użyto dwóch wersji sterowników o numerze 399.24 oraz 416.16. Nowsza wersja była pierwszą, której sterownik wykazywał pełną kompatybilność z aktualizacją oktober 2018 systemu Windows 10. Co nie jest bez znaczenia, pakiet aktualizacji zielonych nie zawierał żadnych optymalizacji dla gier. W tym materiale pokazano wyłącznie gameplay z kilku popularnych gier bez podania szczegółowych informacji o platformie testowej czy wersji Windowsa, na której skonfrontowano obie wersje sterowników. Film cieszy się nadal ogromną popularnością, a świadczy o tym liczba ponad 340 tysięcy wyświetleń, jakie materiał zebrał w ciągu zaledwie 4 tygodni od daty publikacji. Wnioski płynące z tego testu są piorunujące. Według tego, co widzimy na ekranie monitora, GTX 1060 zaliczył co najmniej 15% spadek osiągów na nowych driverach. No i tym sposobem wywołano całą lawinę komentarzy, teorii spiskowych, mimo tego, że sposób przeprowadzenia testu był co najmniej wątpliwy. Co interesujące, ten sam kanał już 1 listopada wykonał ponowny test, weryfikujący swoje wcześniejsze badania. Porównano tam dwie wersje sterowników, 399.24 i 416.64. No i zgadnijcie, jaki był ich wynik. Podpowiem. Remisowy. I tak oto przechodzimy do testów wydajnościowych, by sprawdzić, czy Nvidia rzeczywiście ma coś za uszami. Czas start! We'll be right back.
Coś niesamowitego. Co się stało? GTX 1080 na obu wersjach sterowników zachowuje ten sam poziom wydajności. Odkryłem Amerykę. Sprawa numer 1, a będzie ich sporo w tym podsumowaniu. Specjalnie użyłem do tego testu GTX 1080, ponieważ według wielu osób uwielbiających teorie spiskowe, to właśnie premiera RTX 2070 i specjalnych sterowników wpisanych pod tę kartę graficzną miała spowodować, że GTX 1080 będzie dodatkowo tracił na wydajności. Coś takiego nie ma miejsca, a ten test jest na to niezbitym dowodem. Sprawa numer 2. Celowe obniżanie wydajności przez wypuszczanie sterownika graficznego. Gdyby taka sytuacja faktycznie miała miejsce, skończyłoby się to setką spraw założonych w firmie Nvidia w Stanach Zjednoczonych. A jak dotąd? Nic o tym nie słyszałem. Sprawa numer 3. Po co Nvidia miałaby celowo obniżać wydajność starych kart graficznych? Jaki miałoby to sens i cel? Przecież jeśli chcą sprzedać nowe układy, no to wykonują pewne zabiegi marketingowe, a jednym z nich jest na przykład prezentacja na razie niepoznanego ray tracingu w grach komputerowych. Więc uwierzcie, że są inne sztuczki, żeby sprzedać nowe karty graficzne i nie trzeba uciekać się do tak radykalnych rozwiązań. Ale to jest może też temat na inną rozmowę. Sprawa numer 4. Rzeczywiście, spadek wydajności mógł mieć w ostatnim czasie miejsce, ale nie był on spowodowany działaniem sterownika graficznego, a aktualizacją do Windowsa w wersji 1809. Brian z TechSeeTee stwierdził, że ma na to wpływ patch łatający dziury w zabezpieczeniach procesorów Intela, wykazujący większe zapotrzebowanie na procesor, a co za tym idzie, także wpływający na osiągi karty graficznej. Kiedy ten patch wyłączymy, okazuje się, że wydajność wersji 1809 może wrócić do poziomu z 1803, czyli do kwietniowej aktualizacji Windowsa 10. Sprawa numer 5, szczególnie ważna dla mnie. Błagam Was, uważajcie na to, jakie kanały oglądacie i z jakich materiałów wyciągacie wnioski. Testing Games jest przykładem na to, jak nie wykonywać testów kart graficznych i procesorów. To są często symulacje. Nie wiemy, czy taka osoba posiada ten sprzęt i co faktycznie prezentuje nam na ekranach monitorów. Nie musicie oglądać mojej osoby, ale proszę, bierzcie na wzgląd wiele kanałów, wiele materiałów i z nich wyciągajcie wnioski. A przede wszystkim z takich materiałów, gdzie dobrze wypisana jest metodologia testowa wraz z odpowiednią platformą, na której wykonywało się testy. Teraz już tylko wystawię fakturkę za materiał i mogę zamykać dzień. Tutaj faktura, tak, tutaj data. OK. Promocja marki Nvidia. Kwota, no podpis mój Szymański, dobra. Jest. Jaja sobie robicie. Zero. Tyle dostałem za ten materiał od Nvidii. Błagam Was.